20.30, Piotr Kieraga. Witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Prawie 200 osób próbowało sforsować ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremszy. Strażnikom udało się opanować bunt migrantów w ośrodku w Wędrzynie. Polska jest najważniejszym europejskim sojusznikiem Wielkiej Brytanii w NATO, powiedział premier Johnson podczas rozmowy z premierem Morawieckim w Londynie. Stan wyjątkowy w Czechach, stan klęski żywiołowej w Portugalii, a Niemcy notują kolejny rekord zakażeń. Nowy afrykański wariant koronawirusa jest już w Europie. Dziś w nocy prawie 200 osób forsowało polsko-białoruską granicę, a w ośrodku dla cudzoziemców na terenie poligonu w Wędrzynie doszło do buntu. Agresywna grupa migrantów wyszła przed budynek i domagała się wypuszczenia. Z kolei dziś Senat poparł nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Julia Mościńska. W buncie brało udział kilkuset migrantów. Cudzoziemcy domagali się m.in. możliwości opuszczenia ośrodka, polepszenia warunków bytowych, umożliwienia podróży do Niemiec lub powrotu do Iraku. Sytuacja została opanowana dopiero po kilku godzinach. Zaczęli demolować ten ośrodek, niszczyć go. Zostały wybite m.in. szyby. My zaczęliśmy prowadzić negocjacje. Wezwaliśmy również na pomoc funkcjonariuszy policji, pojawiła się również straż pożarna i osoby przekonały się, że trzeba się uspokoić i czekać na dalsze decyzje administracyjne. Do poważnych incydentów doszło także na granicy. W Czeremsze grupa prawie 200 agresywnych cudzoziemców podjęła nieudaną próbę sforsowania tymczasowego ogrodzenia. Generał Roman Polko przyznał, że ataki ze strony migrantów oraz prowokacje białoruskich funkcjonariuszy stanowią poważne wyzwanie dla polskich służb. Jest to w tej chwili strategia, która wcześniej była realizowana szturmem. Teraz widzę wielokierunkowo, w wielu miejscach wciąż te działania są prowadzone. Ta wojna po prostu hybrydowa na granicy trwa. Dla Straży Granicznej to zupełna nowość. Dla Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem doświadczonych specjalistów to jednak też pierwsze tego typu wyzwanie. Myślę, że ten test nasze służby mundurowe zdały celująco. I widać, że jest duża determinacja i wytrwałość. Strzegą naszego bezpieczeństwa, poświęcając to, co dla nich najcenniejsze i własne prywatne życie, często także zdrowie. Tymczasem około 600 migrantów wróciło dzisiaj z Białorusi do Iraku. Na jutro planowane są kolejne dwa loty powrotne. Migranci zaznaczają, że nie zamierzają podejmować kolejnych prób przedostania się na terytorium Unii Europejskiej. Przez 14 dni przetrzymywano nas przy granicy, a za powrót do Mińska musieliśmy bardzo dużo zapłacić. Później znowu znaleźliśmy się w pasie przygranicznym, tym razem na 18 dni. Jednak jedzenie mieliśmy tylko na 4. Były minister obrony narodowej Jan Parys zauważa, że do migrantów powoli zaczyna docierać to, że są traktowani przez białoruski reżim jako żywe tarcze w wojnie hybrydowej. Postanowili wrócić do swoich stałych miejsc zamieszkania. To by znaczyło, że propaganda Łukaszenki przestaje działać i że ci ludzie po prostu zaczynają wybierać to, co dla nich najlepsze, czyli powrót do domu. Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Jedna z nich przewiduje, że czasowy zakaz przebywania na terytorium przygranicznym nie będzie obejmował dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielenie pomocy humanitarnej. Sejm rozpatrzy poprawki Senatu we wtorek. Sejm przygotowuje ustawy na kolanie, które muszą być albo przez Senat odrzucane, albo gruntownie poprawiane. W tym wypadku myśmy, Koalicja Obywatelska, głosowali przeciw, ponieważ mieliśmy jasne wskazania legislatorów, że jest to antykonstytucyjna ustawa. Opór Senatu był jednak do samego końca. No i finał taki, że ustawa musi wrócić do Sejmu, muszą te poprawki zostać odrzucone, więc wprowadzenie tych rozwiązań ważnych, koniecznych, ułatwiających ochronę granic opóźni się o kolejny tydzień. Ostatniej doby odnotowano 217 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 12 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Julia Mościńska, Telewizja Republika. Trwa polska ofensywa dyplomatyczna w związku z kryzysem migracyjnym. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii. Boris Johnson powiedział, że Polska jest najważniejszym europejskim sojusznikiem jego kraju w NATO.
Po spotkaniu z Borisem Johnsonem szef polskiego rządu przyznał, że bliska współpraca z Wielką Brytanią będzie kontynuowana. Znamy się od wielu lat, ale myślę, że to ważna okazja i jesteśmy bardzo wdzięczni za odwiedzenie nas, za przyjazd do Londynu, bo w tym momencie możemy potwierdzić nasze zaangażowanie w rozwój naszych relacji, ale też stanąć ramię w ramię z Polską przeciwko tym, którzy prowokują kryzys migracyjny na polskiej granicy. Co więcej, myślę, że jest to dla nas szansa na potwierdzenie naszego oddania jako, jak sądzę, prawdopodobnie najbliższego europejskiego sojusznika NATO. Musimy skupić się na priorytetach i bardzo się cieszę, że mamy podobne. Zmasowany napływ migrantów w ostatnich dniach pokazuje, że problem mamy wszyscy i w pojedynkę nie poradzimy sobie z nim. Ale chciałbym powiedzieć coś więcej. Jesteśmy u progu pewnego nowego globalnego porządku z powodu jakichś, że tak powiem, niezbyt dobrych facetów. Tak to ujmijmy. Wokół nas, wokół demokratycznej i transatlantyckiej społeczności. I musimy trzymać się razem w obliczu tych wyzwań. Głównym celem zabiegów dyplomatycznych polskiego rządu ma być przyspieszenie realizacji decyzji Rady Europejskiej o nałożeniu sankcji na podmioty i osoby zaangażowane w wywołanie kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Sankcje zostaną nałożone, tylko jest kwestia zakresu, a właściwie które podmioty mają nimi być objęte. W naszym przekonaniu, czym one będą bardziej radykalne, czym szersze, tym lepiej, bo szybciej dojdzie do zakończenia tego kryzysu, który sprokurowała Białoruś. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska chce, by Unia Europejska zwiększyła naciski na Białoruś. Tymczasem Aleksander Łukaszenka złożył dziś niezapowiedzianą wizytę w ośrodku dla migrantów w Bruzgach. Prezydent Białorusi winą za obecny kryzys obarczył polskie władze. Jeśli Polacy i Niemcy nie będą mnie dalej słuchać, to nie moja wina. Zrobimy wszystko tak, jak sobie życzycie. To nie jest populizm. Będzie tak, jak tutaj powiedziałem. Jeśli kryzys migracyjny na Białorusi nie zostanie rozwiązany wkrótce, to będzie on znacznie poważniejszy. Po dobroci z reżimem białoruskim niewiele się osiągnie. Wobec czego pozostają sankcje, pozostaje wzmacnianie nacisku, który skłoniłby Aleksandra Łukaszenkę do tego, żeby wycofać się z tej polityki budowania konfliktu. Dotychczas sankcjami zostało objętych 166 osób i 15 instytucji powiązanych z reżimem Aleksandra Łukaszenki. W Brukseli trwają wstępne rozmowy na temat szóstego pakietu sankcji, który ma polegać na zaostrzeniu sankcji gospodarczych. W Sejmie odbyło się spotkanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie walki z pandemią, a konkretnie możliwości wypracowania projektu ustawy pozwalającej na weryfikację szczepień pracowników. Była zgoda wszystkich, abyśmy wprowadzili ustawę o funduszu kompensacyjnym i ta ustawa zostanie w poniedziałek skierowana do Sejmu. Drugim tematem, którym także wszystkie partie i osoby będące na tym programie się zgodziły, to jest wprowadzenie dobrowolnych testów dla osób, które mają duży kontakt z innymi ludźmi. Mówię tutaj o pracownikach służby zdrowia, mówimy o pracownikach oświaty, ale także administracji. Trzecią rzeczą, o której też doszliśmy do porozumienia, to jest to, aby dla pracowników niemedycznych, którzy w tej chwili pracują w oddziałach covidowych, tak jak to było w poprzedniej fali, także przyznać dodatek, pewien dodatek do dopłaty. Prawdopodobnie będzie to dodatek jednorazowy. Niechlubny wynik marszałka Tomasza Grodzkiego. Mija 250 dni od momentu trafienia do Senatu wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Izby Wyższej Parlamentu. Immunitet blokuje możliwość postawienia marszałkowi zarzutów korupcyjnych, jakich miał się dopuścić jako dyrektor szpitala w Szczecinie. Łukasz Żmuda. Zapytaliśmy marszałka Senatu o kwestię wniosku prokuratury w sprawie uchylenia mu immunitetu. 250 dzień. Kiedy ta sprawa stanęła w miejscu. Dziękujemy bardzo, panie redaktorze. Ale wniosek przecież został odesłany. Proszę się, niech panie redaktorze. Niech pan się zorientuje. No wniosek został odesłany do prokuratury, tak? Czyli to wina prokuratury, że to stoi. Nie stoi w miejscu, tylko w Sejmie, w Senacie go nie ma.
To nie pierwszy raz, gdy Senat tłumaczy się odesłaniem wniosku do prokuratury. W marcu przedstawiciele Izby Wyższej argumentowali, że pismo zawiera błędy, domagając się ich poprawienia. Tak też się stało i zmodyfikowany wniosek wraz z uwzględnieniem uwag Senatu został złożony w kwietniu. Nie został jednak rozpoznany. Jako przyczynę podobnie wskazano rzekome błędy formalne. 19 października wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, powołując się na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, poinformował, że sprawa pozostaje bez dalszego biegu. Prokuratura wydała wtedy następujące oświadczenie. Decyzja wicemarszałka Senatu o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu jest bezpodstawna i ma na celu blokowanie procedury zmierzającej do postawienia korupcyjnych zarzutów marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Jest kolejnym dowodem sabotowania prokuratorskiego postępowania przez Senat. Izba Wyższa wskazuje także na wadliwą podstawę wniosku, zawierającą czyny niepodlegające odpowiedzialności karnej. Sytuacja, w której raz zwracam uwagę, że uzasadnienie wykracza poza wniosek, drugi raz zwracam uwagę, a prokuratura powtarza to samo. No to jest jak to wrażenie Senatu. Wniosek powinien już dawno trafić do senackiej komisji regulaminowej, która zdecydowałaby o dalszych krokach, podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Kopiczko. Każdy z nas odpowiada na równi, jak wszyscy obywatele, przed prawem, przed sądem. I jeżeli człowiek nic nie zrobił, nie ma sobie nic do zarzucenia, to się poddaje tej weryfikacji. Zdaniem redaktora naczelnego Radia Szczecin Tomasza Duklanowskiego, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, chroniąc partię kolegę, przekracza swoje uprawnienia. Myślę, że w tej chwili jest to już działanie na szkodę tego śledztwa. Jest to robione po to, żeby to śledztwo nigdy się nie zakończyło. Ze zgromadzonych dowodów wynika, że Tomasz Grodzki jako dyrektor szczecińskiego szpitala przyjmował korzyści majątkowe w zamian za osobiste przeprowadzenie operacji. Marszałek Grodzki ma obowiązek stanąć przed Senatem i przejść głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu. Prokuratura Regionalna w Szczecinie podkreśla, że obecnie trwają konsultacje dotyczące podjęcia kolejnych kroków w tej sprawie. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną czeski rząd ogłosił stan wyjątkowy, a premier Portugalii zapowiedział ogłoszenie stanu klęski żywiołowej od 1 grudnia. W Afryce zidentyfikowano nowy, bardziej agresywny wariant koronawirusa. Niestety pierwsza niezaszczepiona turystka przywiozła go już do Europy. Rząd zdecydował, że ze względu na zagrożenie dla zdrowia publicznego z powodu pandemii koronawirusa ogłosiliśmy stan wyjątkowy na 30 dni, który zacznie obowiązywać od północy 26 listopada. Republika Czeska jest naprawdę w stanie, który w znacznym stopniu zagraża zdrowiu i życiu obywateli. Każdy dzień u naszych południowych sąsiadów przynosi rekordowe dane pandemiczne. W ostatnich 7 dniach liczba zakażeń w kraju przekroczyła 1000 na 100 tysięcy mieszkańców. To prawie 2 razy więcej niż jeszcze 2 tygodnie temu. Wczoraj wieczorem na podobny krok zdecydował się rząd Portugalii i wprowadził w kraju stan klęski żywiołowej. W ramach nowych restrykcji, które wejdą w życie 1 grudnia, do przylotów do Portugalii upoważnione będą tylko osoby z ważnym negatywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2. Wprowadzamy bezwzględny obowiązek stosowania maseczek we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych. Przy każdym wjeździe na terytorium naszego kraju wymagany będzie test na SARS-CoV-2 bez względu na kraj pochodzenia i narodowość pasażerów. Złamanie tej zasady będzie się wiązało z karą dla linii lotniczych w wysokości 20 tysięcy euro za każdego pasażera, który przybył do Portugalii bez ważnego testu. Premier Costa wezwał pracodawców, aby w miarę możliwości od 1 grudnia kierowali załogę na pracę zdalną. Potwierdził też, że w pierwszym tygodniu 2022 roku telepraca będzie obowiązkowa w całym kraju, a szkoły przejdą na system zdalnego nauczania. Zgadzam się, że trzeba było coś zrobić. Pandemia jeszcze się nie skończyła i nie wiemy, kiedy się skończy i co będzie dalej, więc myślę, że musimy być bardzo ostrożni. Myślę, że to nie wystarczy. Może czekają nas jeszcze inne restrykcje. To dopiero się okaże, które z nich zadziałają. W Niemczech w ciągu doby wykryto ponad 76 tysięcy zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku epidemii. Dziś niemieckie siły powietrzne zaczęły transportować ciężko chorych na COVID-19 ze szpitali na południu i wschodzie Niemiec, gdzie szpitalne oziomy są najbardziej przeciążone. Po raz pierwszy podczas tej pandemii musimy przewieźć około 100 pacjentów intensywnej terapii samolotami wojskowymi do innych szpitali. Sytuacja jest dramatycznie poważna. Niestety pobudka nadal nie dotarła do wszystkich.
A tymczasem naukowcy z Republiki Południowej Afryki poinformowali, że odkryli nowy wariant koronawirusa. Jest niezwykle agresywny, silnie mutuje i może atakować osoby, które wcześniej przechorowały COVID-19. Niestety wykryliśmy nowy wariant, który jest powodem do niepokoju w RPA. Musimy działać bardzo szybko. Oczywiście teraz naukowcy będą badać, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Musisz znać wroga, aby wiedzieć, jak z nim walczyć. W związku z informacją o nowym wariancie koronawirusa, część krajów zamknęła granice dla podróżnych z RPA. Taką decyzję podjęli m.in. Brytyjczycy, Włosi, Czesi, Francuzi oraz Izrael. Dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Komisja zamierza zablokować loty z południowej Afryki. Liczba ofiar wybuchu w kopalni węgla Listwiażnaja w obwodzie kemerowskim na Syberii wzrosła do 52. Wśród zmarłych jest 6 górników. Większość ciał znajduje się jeszcze pod ziemią. Mają zostać wydobyte, gdy poziom stężenia metanu ustabilizuje się. To najtragiczniejszy wypadek w rosyjskiej kopalni od 11 lat. W momencie wybuchu metanu pod ziemią znajdowało się 285 osób. Wczoraj mówiliśmy o śmierci 11 górników i kilkudziesięciu zaginionych. Nad ranem poinformowano, że liczba ofiar wzrosła do 52, w tym 6 ratowników. Większość ciał znajduje się w kopalni, mają zostać wydobyte, gdy temperatura oraz poziom stężenia metanu ustabilizują się. Jako przyczynę katastrofy wstępnie wskazano wybuch metanu. Zatrzymano 3 osoby, dyrektora kopalni, jego pierwszego zastępcę i naczelnika wydziału. Już kilka godzin przed tragedią dane o wysokim stężeniu metanu i tlenku węgla wskazywały na niebezpieczeństwo wybuchu, ale nie przerwano wydobycia. W Stanach Zjednoczonych ruszył okres przedświątecznych wyprzedaży. Gigantyczne kolejki do sklepów to typowy dla Ameryki krajobraz dnia po święcie Dziękczynienia. Podczas Czarnego Piątku większość sklepów oferuje największe w roku przeceny towarów. Od kilku lat zwyczaj ten jest obchodzony także w Polsce. Szczegóły w materiale Bartosza Teodorowicza. Czarny Piątek jest początkiem okresu przedświątecznych promocji w USA. Tego dnia miliony Amerykanów ustawiają się w gigantycznych kolejkach, by skorzystać z atrakcyjnych cenowo ofert. Sklepy stają się niejednokrotnie areną zaciętych walk o przecenione towary. Jednak w ostatnich latach dzień ten traci na znaczeniu ze względu na rozciągnięcie okresu wyprzedaży na cały miesiąc. Czarny tydzień, a nawet czarny listopad to okres niekończących się promocji. Jednak konsumenci są zmęczeni akcjami, które trwają dłużej niż jeden dzień. Chociaż piątek po święcie Dziękczynienia kojarzy się z obniżkami cen sięgającymi nawet 80%, to jednak próżno szukać takich wyprzedaży w tym roku. Wszystko za sprawą pandemii koronawirusa, która doprowadziła do przerwania łańcuchów dostaw oraz pogłębiającej się inflacji. Tak naprawdę nie widziałam wyjątkowych okazji, ale wciąż będziemy próbować jakąś znaleźć. W tym roku ciężko jest znaleźć dobrą ofertę. Sklepy nie chcą obniżać cen z powodu pandemii COVID-19. Raczej chcą nadrobić poniesione straty. Coraz więcej konsumentów decyduje się na zakupy przez internet. Według naszych przewidywań w tym roku konsumenci nie będą tłumnie szturmować sklepów. Raczej skupią się na zakupach przez internet. Jednak zdecydowana większość, ponad 65% badanych twierdzi, że promocje z okazji Czarnego Piątku nie wpłyną znacząco na ich preferencje w tym okresie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nieformalne święto konsumentów przyjęło się w wielu krajach na całym świecie, w tym także w Polsce. Jednak nie wszyscy z zachwytem spoglądają na rosnące wskaźniki sprzedaży. Dziś w wielu krajach odbywają się protesty związkowców i aktywistów klimatycznych przeciwko wyzyskowi pracowników oraz nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. Nigdy nie przezwyciężymy kryzysu klimatycznego, jeśli nie ukrócimy kultury chciwości i wyzysku, będącej pochodną nadmiernego konsumpcjonizmu. Szczyt klimatyczny COP26 zakończył się fiaskiem, ponieważ nikt nie zdobył się na odwagę, by zahamować tendencję nieograniczonego wzrostu gospodarczego, który odbywa się kosztem naszych zasobów naturalnych. Według szacunków analityków rynkowych, Czarny Piątek jest najbardziej dochodowym dniem dla sprzedawców w USA. Zakupów dokonuje wówczas ponad 160 milionów Amerykanów. Kontynuacją wyprzedaży jest rozpoczynający kolejny tydzień, tak zwany cyfrowy poniedziałek, w trakcie którego liczne promocje oferują sklepy internetowe. Bartosz Teodorowicz, Telewizja Republika.
Uroczystości sprowadzenia do Polski szczątków działacza emigracyjnego, pisarza, uczestnika i kronikarza powstania listopadowego Maurycego Mochnackiego rozpoczęły się dziś we francuskim Auxerre z udziałem pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka i francuskich klubów Gazety Polskiej. Jutro w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe, w których udział zapowiedział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na naszym portalu TV Republika. Za chwilę sport i pogoda, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.